Moi drodzy, witam Was w poniedziałek 9 października sprzed kościoła świętego Marcina w Krakowie. Znajdujemy się przed ulicą Grodzką, ulicą niezwykle zatłoczoną, ulicą, którą codziennie przemykają tysiące turystów. Jest to ulica, w zasadzie główny szlak turystyczny, który tutaj się znajduje, szlak wiodący ze Starego Rynku do Wawelu. Dlaczego akurat w tym miejscu? Myślę, że kiedy przeczytamy werset wyznaczony na dzisiejszy dzień, werset z Ewangelii Łukasza, zapisany w 19 rozdziale, w 8 wersecie, zrozumiemy nieco, dlaczego jest to dobre miejsce na dzisiejszy codziennik biblijny. Przeczytajmy więc te słowa. Zacheusz rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Właśnie dlatego jesteśmy dzisiaj w tym zatłoczonym miejscu, bo jest dzisiaj mowa o Zacheuszu, o człowieku, który był niskiego wzrostu i nie mógł przebić się przez tłum ludzi, którzy chcieli dotrzeć do Jezusa. Wpadł więc na pomysł, wszedł na drzewo sykomory, był na tyle zdeterminowany, żeby wejść na to drzewo i wówczas Jezus go zobaczył. Jezus, doceniając jego determinację, powiedział, że to właśnie jego dom odwiedzi. Zacheusza spotkał zatem wielki zaszczyt. Ale spotkanie z Jezusem to nie tylko zaszczyty, to nie tylko możliwość do zaprezentowania swojej gościnności przez Zacheusza, ale także okazja do poprawy swojego życia. To także okazja do pokuty, do uświadomienia sobie własnych błędów, ale także do postanowienia poprawy tych błędów, naprawienia wyrządzonych szkód. Zacheusz był poborcą podatkowym, był celnikiem. W dodatku był bardzo nieuczciwym człowiekiem, ponieważ był postrzegany jako złodziej, był postrzegany jako ten, który ponad podatki pobiera także dodatkowe kwoty i z tego się utrzymywał. Spotkanie z Jezusem motywuje go do poprawy swojego życia, do naprawy błędów. Postanawia on oddać to, co ukradł, mówiąc wprost. Postanowił oddać to, co pobrał ponad miarę. A w dodatku, jeżeli wyrządził komuś niegodziwość, deklaruje, że odda jeszcze większą sumę niż pobrał. I spotkanie z Jezusem jest także dla nas okazją do zmiany swojego życia. Spotkanie z Jezusem sprawia, że jesteśmy w stanie odkryć coś nowego, że jesteśmy w stanie działać inaczej, myśleć inaczej o świecie. Jezus inspiruje nas także do gestów, które jesteśmy w stanie robić, pokazywać każdego dnia. Zmienia nasze myśli, zmienia nasze słowa, zmienia całość naszego bycia w świecie. Takie jest właśnie spotkanie z Jezusem. Spotkanie, które mamy w Chrzcie Świętym, spotkanie, które mamy w sakramencie Komunii Świętej, ale też spotkanie, które mamy na co dzień. Inspirujące spotkanie, zmieniające życie. I takiego spotkania na dzisiaj i na każdy dzień życzę nam wszystkim. Amen.